Technik przemysłu mody jest atrakcyjnym zawodem dla osób kreatywnych, otwartych na zmiany, interesujących się modą i projektowaniem odzieży. Realizuje się tu zadania polegające na wykonywaniu wykroju wyrobów odzieżowych i szycia oraz planowania i realizacji działań marketingowych, a także sprzedażowych marki odzieżowej. Technik przemysłu mody zna poszczególne grupy wyrobów odzieżowych oraz właściwości surowców włókienniczych i wyrobów włókienniczych. Potrafi opracować kompozycje kolorystyczne, wykonać pomiary krawieckie. Technik przemysłu mody wykonuje podstawowe projekty plastyczne wyrobów odzieżowych, pomiary krawieckie spódnic, bluzek i spodni, a także modelowanie różnych elementów ubrań. Sporządza szablony oraz rysunki techniczne wyrobów odzieżowych. W swojej pracy wykorzystuje programy komputerowe i układy szablonów wyrobów odzieżowych. Projektowanie kolekcji powinniśmy zacząć od tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo ta kolekcja ma być projektowana i jakie potrzeby ma spełniać. Warto też pomyśleć o tym, jak chcemy tą kolekcję, w jakim kontekście chcemy ją przedstawić. To nam pomoże w tym, żeby utrzymać w ramach jednej kolekcji spójność. Dla mnie ta spójność jest zawsze niezwykle istotna, dlatego elementy kolekcji uzupełniają się wzajemnie, staram się, żeby się nie wykluczały, ale też nie mogą się powielać. I to jest najtrudniejsze do wyważenia właśnie w projektowaniu kolekcji. Spójność kontra różnorodność. Technik przemysłu mody w planowaniu procesu szycia posługuje się projektami plastycznymi, programami komputerowymi, ploterem drukującym, centymetrem krawieckim i manekinem krawieckim oraz wieloma innymi narzędziami. Technik przemysłu mody potrafi posługiwać się dokumentacją wyrobów odzieżowych, maszynami i urządzeniami szwalniczymi. Potrafi ocenić zapotrzebowanie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich na wykonanie konkretnych wyrobów odzieżowych. Dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych. W odpowiedni sposób łączy elementy wyrobów odzieżowych. Stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych. Wykonuje usługi krawieckie. Dokonuje oceny jakości wykonanych wyrobów odzieżowych i usług krawieckich. Technik przemysłu mody potrafi określić właściwości surowców włókienniczych i wyrobów włókienniczych, przeprowadza badania organoleptyczne surowców i wyrobów włókienniczych, przygotowuje odpowiednie kompozycje kolorystyczne, przeprowadza pomiary krawieckie, potrafi wskazać sposoby konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych. Studio krawieckie prowadzę od 13 lat. Tutaj na miejscu projektuję, mierzę klientki, szyję na miarę, szyję też gotową odzież do sklepów w rozmiarach 34-64. Klientka przychodzi ze swoim materiałem bądź wybiera sobie tkaninę z mojej kolekcji i wtedy jej projektuję sukienkę, którą chciałaby założyć na przykładowo wesele. Obmierzamy ją, umawiamy się na przymiarki i oddajemy gotową kreację, taką jak sobie wymarzyła. Projektowanie to zależy od tego, w jakim celu projektuję. Jeśli projektuję indywidualny projekt dla klientki, to staram się najpierw wysłuchać jej potrzeb, czego oczekuję od tej kreacji, co chciałaby sobie zatuszować, co chciałaby pokazać, jakie części ciała swoje lubi, jakich nie lubi. I wtedy staram się zaprojektować odzież taką, jakiej oczekuję właśnie, tak żeby mogła sobie zakryć swoje mankamenty, pokazać atuty. Na tym polega tak jakby indywidualne projektowanie. Jeśli projektuję do sklepów, to staram się tak jakby więcej klientek wysłuchać, czego oczekują, co chciałyby, żeby było na rynku, a czego nie ma. Oczywiście też zawsze biorę pod uwagę to, co chcą ukryć, co chcą pokazać. Biorę pod uwagę zawsze różne sylwetki, bo kobiety mają bardzo różne sylwetki, zawsze nie da się tak jakby dopasować każdej odzieży do każdej sylwetki. Staram się projektować tak, żeby była to też rzecz uniwersalna, nie tylko na samo wesele, ale też żeby można było w tym pójść gdzieś do pracy czy do cioci na imieniny na przykład. Technik zajmuje się projektowaniem wyrobów odzieżowych, potrafi opracować dokumentację wyrobów odzieżowych, dobrać sposoby warstwowania materiałów odzieżowych, zaplanować proces rozkroju materiałów odzieżowych.
W swojej pracy wykorzystuję różne techniki klejenia elementów wyrobów odzieżowych, sposoby znakowania i kompletowania wykrojów, a także sposoby wykorzystania odpadów materiałów odzieżowych. Dobiera odpowiednie maszyny szwalnicze i urządzenia do produkcji oraz obróbki parowo-cieplnej. Technik przemysłu mody potrafi określić potrzeby grup docelowych klientów, zaprojektować kolekcję wyrobów odzieżowych, określić instrumenty promocji stosowane na rynku mody, a także zorganizować działania związane z kontraktacją, dystrybucją i promocją kolekcji wyrobów odzieżowych. Dobry projektant już na etapie powstawania kolekcji powinien wiedzieć, jak chce ją sprzedać i komu chce ją sprzedać. Dlatego tak niezwykle istotne jest, żeby brał udział w procesach marketingowych, żeby też współpracował z działem sprzedaży. I to on jako pomysłodawca całej kolekcji powinien zaproponować też sposób jej podania, koncepcję na sesję wizerunkową, koncepcję na reklamę danego produktu. Więc ta obecność projektanta w tej ostatniej fazie jest również niezwykle istotna. Technik przemysłu mody może znaleźć zatrudnienie na samodzielnym stanowisku jako projektant własnych kolekcji, w dziale kreatywnym firmy odzieżowej, ale również jako stylista, specjalista do spraw zakupu materiałów, kostiumograf, organizator pokazów mody czy konstruktor odzieży. Wykonując swoją pracę powinien dbać o swój rozwój, uwzględniać aktualne trendy w modzie na całym świecie. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik przemysłu mody, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu dwóch kwalifikacji w zawodzie technik przemysłu mody oraz zdanie egzaminów zawodowych z tych kwalifikacji daje możliwość uzyskania zawodu technik przemysłu mody pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Aby zostać technikiem przemysłu mody, należy zdać 2 egzaminy eksternistyczne zawodowe. Ścieżka trzecia. Po ukończeniu branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie krawiec i zdaniu egzaminu zawodowego lub czeladniczego, nauka w branżowej szkole drugiego stopnia oraz zdanie egzaminu zawodowego albo kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz zdanie egzaminu zawodowego i posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego. W zawodzie technik przemysłu mody istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.